Nie mają czasu na głupoty i nudy, nie siedzą z nosami w telefonach i internecie. W zamian za to uczą się żeglować, pływają, wędrują po lasach, śpiewają przy ognisku. Dlaczego jeszcze zamiast zwykłych kolonii warto wybrać obóz harcerski? O tym w materiale. Przeciągamy dwa końce linki. Jeden, bo mamy dwie, prawda? Jeden tutaj za wantami. Przekładamy przez bloczek. Dokładnie. Wiążemy ósemkę, żeby nam przez bloczek nie przeszła. I można owinąć wokół kabę stanu. Z drugą stroną robimy dokładnie to samo. Proszę, Maciek. To ośrodek wodny w Poraju, miejsce, w którym Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska organizuje dzieciom i młodzieży letni wypoczynek. Po którym razie będą już tak sprawnie sami wiedzieli, co robić? Myślę, że po dwóch, a potem już dadzą radę. Łapią szybko. Tu nie ma czasu na nudę. Dzień zaczyna się o 7 rano rozgrzewką, kończy o 21 ciszą nocną. Dzieci co najmniej 12 godzin spędzają na dworze, pływają na żaglówkach, grają w piłkę, nabywają nowe umiejętności. Nauczyliśmy się, jak klarować łódki i jak odpływać od kei. W tamtym roku byłam na optymistach i było wiele łatwiej. Choć ciężko było znosić nasze optymisty i myć. Ale też jest bardzo trudno nauczyć się tych różnych węzłów. A to jakie węzły już potraficie robić? Płaski, knagę, ósemkę, ratowniczy. A komu polecilibyście takie wakacje? Każdemu, który lubi właśnie aktywny wypoczynek i który nie boi się wody. Jest fajnie, robimy wszystko, co możemy i są fajne zajęcia. Ale taki obóz to też są obowiązki. Co należy do waszych, twoich obowiązków? No, my mamy sprzątać każdego dnia i za to dostajemy, każdy dostaje za swoje punkty i potem są domki zbiorowe, czyli dostaje, każdy domek dostaje swoje punkty. Dzieci zdobywają zuchowe gwiazdki, uczą się systematycznej pracy i aktywnego spędzania czasu. Wygląda to tak, że o 7 rano instruktorzy idą obudzić dzieciaczki, o godzinie 8 potem mamy zaraz rozgrzewkę, o 8 spotykamy się na apelu, na którym czytamy rozkaz, stawiamy banderę, wybijamy szklanki, jak kiedyś na dawnych okrętach. Cały jakby ten harmonogram dnia jest taki podporządkowany, jest rozpisany, spisany wcześniej i jest wiadomy od początku, więc dzieciaki wiedzą, co o której godzinie czego się spodziewać. Wszystko jest zaplanowane, nie ma nawet godziny zajęć, są ściśle określone od tej do tej godziny, potem jest na przykład tam cisza poobiednia, cisza nocna, wszystko wiemy, o których jest godzinach, wszystko jest rozpisane z góry, instruktorzy dzieciaki się do tego stosują. Właśnie dzieci to lubią, czy jednak się buntują? Bardziej robią to rodzice niż dzieciaki, ale dzieciaki po pewnym czasie też się przystosują i doceniają to, że nie ma dla nich rzeczy niewiadomych. Dla nich jest wszystko jasne, pewne, one wiedzą, o której godzinie, co mają zrobić, czego się od nich oczekuje. Myślę, że dzieciaki takie jasne komunikaty też bardzo, bardzo lubią. Wracają po raz kolejny? Wracają. Większość naszych instruktorów są to dzieciaki, są ludzie, którzy byli u nas w wieku 7-8 lat. Teraz są u nas instruktorami, mają ponad 20, 25 i niektórzy mają po 30 i swoje dzieciaki też planują tutaj do nas przysyłać. Sporo obowiązków, nie przeszkadza ci to? Nie, zupełnie nie. Co robicie tutaj ciekawego? Co najbardziej się tobie podoba na tym obozie? Spanie. Pływanie na żaglach. No i tyle. A wcześniej pływałaś? Wiedziałaś, jak to jest? Czy dopiero? Tak, bo jestem już tu trzeci raz. Godziny spędzone na i w wodzie, jak i te poświęcone nauce, owocują. Uczestnicy obozu mają szansę zdobycia patentów żeglarskich. To jest najstarsza grupa u nas na obozie, tak zwany obóz stażowy. Oni już żeglują w tej chwili sami, bo mają takie uprawnienia, więc jakby doskonalą swoje umiejętności. O czym muszą pamiętać odpływając? O milionie różnych rzeczy. Przede wszystkim muszą odpłynąć w linii wiatru, żeby postawić żagle dobrze, żeby nie dobić tutaj do kei. Staramy się jakby nie tylko uczyć tych młodych ludzi żeglowania, ale jakby też takiego podejścia do życia, żeby byli przede wszystkim samodzielni, zaradni. Myślę, że tego właśnie uczy ich żeglarstwo. Rok temu byłem na kursie, to na patent żeglarza, to ogólnie musiałem od podstaw się uczyć właściwie wszystkiego. Teraz już jestem jakby poziom wyżej na stażówce, uczę się dodatkowych rzeczy, już takich bardziej związanych może z morzem, żeby na jakiś rejs wypłynąć. Nauka w wakacje, czy to dziwi twoich kolegów, że w taki sposób wybierasz na wypoczynek? Nie wiem, czy to ich dziwi.
Możliwe, że tak. W każdym razie dla mnie to jest przyjemność. Harcerskie ośrodki obozowe znajdują się na terenie całej Polski, ale tylko w miejscowościach czystych ekologicznie. Obozy sprzyjają bowiem nie tylko doskonaleniu się w wędrówce, żeglowaniu czy pływaniu, ale także wychowaniu ekologicznemu. Tutaj realizujemy profilaktykę zdrowotną i te elementy, które służą wychowaniu i przygotowaniu dzieci do życia w dorosłym życiu. Znaczy od maleńkości przygotowujemy i kształcimy tutaj dzieciaki. Dzieci uczą się tutaj także ekologii. Uczą się tutaj przede wszystkim współżycia z ekologią i to jest dla nas bardzo ważny i istotny element, ponieważ ekologia dla harcerzy jest taką codziennością i my praktycznie rzecz biorąc realizujemy poprzez Harcerskie Centrum Ekologii, cały czas pracujemy i uczymy ich, jak najlepiej współgrać z przyrodą. Dzieci uczą się tutaj przebywania, uczą się tych nauki żeglarskiej dyscypliny, ale uczą się też właśnie, jak pięknie spędzać pożytecznie czas. Na te działania Związek Harcerstwa Polskiego otrzymuje dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Od 1997 roku Wojewódzki Fundusz wspiera harcerzy ZHP Chorągiew Śląską, tutaj w naszym rejonie, wspiera działania w ramach profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej poprzez dofinansowanie wyjazdów na kolonie i ferie zimowe. Wsparliśmy już kwotą ponad 10 milionów złotych, a tylko w tym roku dla Śląskiej Chorągwi na akcję Lato przeznaczyliśmy 660 tysięcy. Jest to rekordowa kwota, gdzie dzięki tym środkom będzie mogło wziąć udział w akcji Lato prawie 4 tysiące harcerzy. ZHP otwarte jest na współpracę także z innymi instytucjami. Wspólne projekty realizuje na przykład z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W projekcie, który przyjęliśmy do realizacji z Chorągwią Śląską, postawiliśmy sobie główne cele. Jednym z tych celów to jest propagowanie edukacji na temat systemu ubezpieczeń społecznych. Dzieciom chcemy pobudzić i młodzieży świadomość, co to jest system ubezpieczeń społecznych, na czym polega zasada solidaryzmu społecznego i podejmując życiowe decyzje w przyszłości, trzeba być świadomym o istniejących zagrożeniach. Mam nadzieję, że konsekwentna praca i te zadania, które realizujemy wraz z Chorągwią Śląską, przyniosą odpowiednie efekty. Przyjacielem Chorągwi Śląskiej jest też Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach. Prezes GPW liczy na to, że harcerze będący pasjonatami żeglarstwa i obcowania na co dzień z wodą mogą stać się ważnymi partnerami w kształtowaniu wodnej oraz ekologicznej kultury. Mieć takich ambasadorów w terenie, jeśli pozwoli pani na taką nieco przenośnie, to z naszej strony zaszczyt i duma, że młode pokolenie krzewi kulturę bycia wodniakiem w dobrym tego słowa znaczeniu. Ekologia, czystość i kultura przebywania nad zbiornikami wodnymi dla nas mają wielkie znaczenie, bo sprzyja to naszej wizji, naszej misji tego, jak powinno województwo śląskie od tej wodnej strony właśnie wyglądać. Władze zarówno Wojewódzkiego Funduszu, jak i GPW oraz ZUS-u są członkami Śląskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa. Do rady tej należy ponad 60 osób, a jej zadaniem jest m.in. propagowanie idei harcerskiej i tworzenie przychylnego klimatu dla stowarzyszenia. 21 lipca jej członkowie oraz zaproszeni goście w towarzystwie mediów wizytowali ośrodek w Poraju.